TV. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Mój Niepodległa do hymnu, a poczet sztandarowy uczestniczył w gminnych obchodach po świętach niepodległości. Gościem klubu Twardziela był kapitan Feliks Waśkiewicz, powstaniec warszawski, harcerz, członek Armii Krajowej. Nasza szkoła wzięła udział w akcji Murem za polskim mundurem. Delegacja naszej szkoły wzięła udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy turystyczno-historycznej w Rysiu z okazji 191. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Nasi uczniowie odnieśli liczne sukcesy w konkursach plastycznych i literackich. Szkolni wolontariusze wzięli udział w charytatywnym pikniku dla Neli. Przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach piekarniczych w Dolinie Bobru w Wólce Dłużewskiej. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Friendship w Pomaganie, charytatywnie zbierając plastikowe nakryty na rzecz potrzebujących dzieci. Gościliśmy w naszej szkole policjantkę z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, która rozmawiała z uczniami na temat bezpieczeństwa. 5 listopada obchodziliśmy Andrzejki, dzień wróżb i zabaw, które przygotował samorząd szkolny. W wyniku zagrabienia jej ziem przez Rosję, Prusy i Austrię. Uczestnicząc w uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego w dniu dzisiejszym, bierzemy udział w akcji Szkoła do Hymnu, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim wyrażamy wdzięczność wszystkim poległym Polakom, dzięki którym my możemy żyć w wolnym kraju. Przed nami gdzieś most skarczy się, za nami został ból i strach. Nikt nie wie dziś, co niesie nowy dzień, bo wywracane krzyże zdążą szlak. W kolorze krwi objawił wiarą się, czerwona gwiazda jego znak. Prowadzą Bóg ojczyzna honor i nie. Zebraliśmy się tutaj przy pomniku Dębskiego Orła Pamięci, by oddać hołd bohaterom tamtych lat i uczcić 103. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Początkiem rozbiorów była sytuacja wewnętrzna w Polsce. Dramatyczny ekonomiczny podział warstw społecznych, dbanie o własny interes magnaterii kosztem nawet podporządkowania się obcym mocarstwom oraz brak przywiązania do ojczyzny i dbanie jedynie o własne dobro przez dziesiątki lat doprowadziło do wewnętrznego rozkładu i rozbioru Polski. Ostatnim ruchem próbującym utrzymać niepodległość Rzeczpospolitej było powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Niestety sprzysiężenie zaborców okazało się zbyt silne, aby ono odniosło sukces militarny i polityczny. Pierwsza wojna światowa i otwarty konflikt między zaborcami
dała szansę na odzyskanie niepodległości. Była to wojna tym bardziej tragiczna, że wcieleni siłą do wrogich armii Polacy zmuszeni byli walczyć przeciwko sobie. Historia powinna nas nauczyć, że choć różne są pomysły na rozwój naszego kraju, to wszyscy powinniśmy mieć na względzie przede wszystkim jej dobro, ojczyzny, dobro nasze wspólne. Niech rozsiane po bezkresach znane i bezimienne mogiły żołnierzy Rzeczypospolitej będą świadectwem dziedzictwa, tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i narodowej tożsamości. Niech imiona poległych i pomordowanych zapadną w nasze umysły i serca. Niech staną się nieustającą zachętą w wypełnianiu obywatelskich i patriotycznych powinności wobec Polski. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Niestety nikt się nie drwił na tym. No ja z uwagi na tę specjalność, dużymi związanej specjalnie, zgłosiłem się. Zgłosił się jeszcze jeden kolega, ale co najmniej trzech powinno być zwiadowców, tak? No niestety we dwóch się przepłynęli przez Wisłę. Będąc tutaj tej organizacji dość ważną osobą, postanowiłem uciec. No jak uciec, jak z karabinem siedzi Niemiec wycelowany w kierunku drogi, którą się można uciec, na takim podwyższeniu. Księżyc świeci, pełni widać tego. Dotknąłem mimo woli drutu. Zawołałem dowódcę, że tu jest drut. On przyszedł. Rzeczywiście jest. No, przypomnieliśmy sobie instrukcję, że to jest pole minowe. I w pewnym momencie huk, błysk, widzę sylwetkę człowieka, wyskoczył tak jakiś na metr na ziemię, prawda, w takim ogniu. Okazało się, że na niej były mini przeciw piechocie. To były takie pudełeczka z materiałem wybuchowym, z zapalnikiem, przysypane piaskiem i jak się sam. On poszedł ścieżką taką, bo wydeptał się. W świetle księżyca było widać, tylko ścieżką szli. Na tych ścieżkach właśnie były te, no, ale okazało się, że miał buty takie oficerskie. To mu tylko rozerwało tutaj przy prawej nodze but, obcas i tak dalej. I mu się nic nie stało. No i co ty robić? Ten konwojer, który nas tam konwojuje, musicie zejść tutaj do tego. No i szeptem mówi, uciekam, to jest Warszawa, kołanie, gdy widzimy, to się nam kierować. To nas złapie w lasach, to mój komendant, który z nami był. I złapie nas i nie wiadomo, co zrobić. Poczekajmy, może nas rzeczywiście do wojska wiozą. Każdy z nas chce walczyć z Giermańcem, jak tłumaczyli. A on nas wywieźli do Lublina.
Jaka jest największa nauka płynąca do nas z Powstania Warszawskiego? Jest to egzamin. Taka wielka matura z patriotyzmu. Wiąże się z straszliwym traumą 1939 roku. To może jak pan ocenia wiedzę młodych Polaków na temat powstania i ogólnie wiedzy o Polsce? Jest to temat bardzo bolesny, bo niektórzy negatywnie wyrażają się, że nie było potrzeby powstania, które pochłonęło za sobą tyle tysięcy ludzi cywili, niewinni. Ale to był odruch. Po prostu Niemcy i tak skazali Warszawę i tutaj Polskę na utylizację. To znaczy, każdy, kto przeciwko Niemcom, to był natychmiast utylizowany. Dlaczego znajomość historii jest ważna? Raz. Po prostu jest ciekawa. Wynika z tego, że każdy by chciał wiedzieć o swoim drzewie genealogicznym. Kto jest na rodzinie się pozostał. To jest w zakresie jakim indywidualnym. No ale każdemu się też kojarzy to, jeżeli żyje w tym kraju. To dlaczego? To wszystko, co nas otacza, to ma swoje historie. Bo dziś już jest historią, prawda? A to powstawało przez te tysiąc ponad lat. Szczególnie w moich oczach to się wszystko tak błyskawicznie zmienia, że ja warszawiak nie poznaję Warszawy. Za Ulickiem tam pije się rzeka, a za rzeką mogiła Idę chwila do Panu Polskę, co stała w naszej chwili.
Tak. Zobacz, jakie dokładne. Widzisz? Każdy ma zupełnie inne odciski palców. Nie ma takich samych odcisków palców. Także dlatego, jak na przykład ktoś coś ukradnie, albo ktoś popełni jakieś przestępstwo i taki technik, to jest policjant specjalny, pojedzie na miejsce zdarzenia i może zdejmować odciski palców z różnych przedmiotów, słuchajcie. Czy macie taką zasadę? Nie biegamy po sali? Tak. Nie ma takiej zasady? Tak. Słuchajcie, a dlaczego nie biegamy po sali? No bo można się przewrócić, potknąć. Tak, albo złamać nogę. Tak, słuchajcie, właśnie wy wszyscy macie rację. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Ja wam również dziękuję bardzo za spotkanie. Cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj zobaczyć i mam nadzieję, że coś tam zapamiętaliście z tego spotkania, tak? Każdy będzie wiedział, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Chyba jednak zabiorę do domu, wcale nie będzie stało z pokoju, tylko do domu. Thank you.
Dlaczego krócej? Martyna? Dlatego, żeby miała jeszcze mniej powietrza. Brawo, dokładnie.
się czuł. Mój buraku, mój czerwony, ty byś nie chciał takie żony. Wiesz, bo panie prędko zmyka! Ja chcę żonę mieć uradzą, bo przy pani wszyscy płacą. A to... Feder bez sensu! Naraz słychać głos fasoli. Się pani tu gra moli. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzecz smutna. Moje drodzy, poza kłaki, kłóż mi kłasę stary, i tak w tym skinie mrugie. A to? Będę wesnął serę. Tam, 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 też to zna. Byłem już na wielu konkursach. Ostatnio na ostatnim zajęłam drugie miejsce i mam też 3 puchary za 3 miejsce. Zazwyczaj to gram ze starszymi ode mnie. Ostatnio grałem o 2 lata i o rok starszy. Na początku były takie dziewczyny z 3 klasy siostry, co było bardzo trudno, ale teraz są w kategorii 4-6, a my jesteśmy jak na razie w 1-3 i ostatnio przegrałam z 3-klasistą. Moja mama bardzo dobrze gra i postanowiłem też zacząć grać. Zacząłem grać od 7 roku życia i jak na razie dobrze mi to wychodzi. Czasami w domu podbijam sobie i też w szkole na dole są stoły do ping-ponga. A panu 2F-u pomaga ci trenować? Właśnie chciałbym jemu za to mocno podziękować, bo to on mnie nauczył, jak trzymać paletkę, jak odbijać. To bardzo mnie wciągnęło i postanowiłem wzmacniać się i trenować aż do skutku. Mam jedno marzenie, żeby zdobyć 1 miejsce. Trenuję, odbijam sobie z bratem, co też będzie chciał trenować do konkursu, bo ostatnio
zajął 4. miejsce, a ja 2. To był mój pierwszy puchar, to był 2. Są identyczne. Zdobyłem je za 3. miejsce. To jest mój najcenniejszy puchar. Najcenniejszy, bo zdobyłem go za zajęcie 2. miejsca i to był mój, jak na razie, 4. puchar. I mam zamiar w kolejny turniej w sobotę zdobyć kolejny. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków Szkolnej Telewizji Cygan Katarzyna.